Witajcie dzisiaj w rozważaniach. Na dzień dobry. Powoli nam się kończą te tematy, które przynajmniej mi wydają się takimi tematami, które możemy poruszać w kontekście pytania o to, czy Bóg istnieje, jakie są świadectwo na ten temat. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o Trójjedności Boga. Jest kilka takich wersetów, które o tym uczą. Wprost oczywiście jest. Kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, które składają się na ten cały materiał dowodowy w Piśmie Świętym, ale taki chyba najważniejszy. To jest formuła szczelna z Ewangelii Mateusza. Jesteśmy chrzczeni w jedno imię Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mamy też w drugim Koryntian, błogosławieństwo, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga, Ojca i społeczność Ducha Świętego, niech będą z nami wszystkimi. Mamy też. I Koryntian listę darów, posług i służb, i tam też się pojawiają ojciec, syn i duch. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o tym, że wbrew pozorom ta trenitarna natura Boga jest, jest czymś szczególnym, jest czymś wyjątkowym i czymś, co y, odpowiada na takie głębokie pytanie, zarówno, słuchajcie, filozoficzne, jak i praktyczne do bólu. Mianowicie, jak to jest możliwe, że, yy, że istnieją pewne podobieństwa między rzeczami różnymi. Yy, tu dodam: Arystoteles mówił o formie yy, i mówił o, yy, o, o, yy, o pewnych cechach przygodnych, że jest coś, co sprawia palcowatość w jednym palcu i w drugim w pewnych rzeczach się mogą różnić, ale pewna istota jakby jest ta sama. Dla Platona istnieje jakiś świat, w którym jest idealny palec i on, one się jakby odzwierciedla w, w, w różnych palcach na tej, na tej ziemi. Tak samo jest z kubkiem, z książką, z czymkolwiek, co byśmy się tam gdzieś tam nie, nie, nie zaczęli zastanawiać. Yy... No właśnie. I co to ma z trójjednością Bożą wspólnego? Myślę, że ma taki jeden... Jedna ważna rzecz, popatrzcie, że Bóg trójjedyny, w którym zarówno jedność, jak i troistość, czyli wielość są równie ostateczne, tak jak mówią wszystkie formuły trynitarne, tak naprawdę godzi, godzi te dwa wymiary. Mówi, że zarówno jest pewna jedność w poszczególnych palcach, w waszych palcach, moich palcach jak i jest pewna jednostkowość. I, yy, I jeszcze można by mówić o pewnym powiązaniu, o pewnym aspekcie Ducha Świętego w tym wszystkim. Yy, ja nie chcę teraz to dzisiaj wszystko wchodzić. Chciałem tylko powiedzieć, że ten trudny, to trudne pytanie, czy bardziej jest tak, że jesteśmy czymś jednym, czy bardziej jest tak, że jesteśmy wieloma, w chrześcijaństwie znajduje swoje... Swoje wyjaśnienie. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest równie ostatecznie jeden, jak w trzech osobach. Ale ma to również bardzo praktyczne odniesienie do naszego świata. Mianowicie, popatrzcie nawet na dzisiejsze społeczeństwo, na te ciągłe dyskusje na temat tego, co jest bardziej ostateczne: czy bardziej ostateczne są prawa jednostki i wolna wola człowieka, czy bardziej ostateczne. Jest pewna jedność, którą wspólnie tworzymy, czy to narodu, czy to miasta, czy to rodziny. Czy innymi słowy, bardziej liczy się to, że, y, że tworzymy coś wspólnie ze sobą, czy bardziej liczy się to, że każdy z nas jest jakąś, jakąś jednostką samą w sobie i co tak naprawdę jest ważniejsze? I tak naprawdę, znowu patrząc na dyskusję dzisiaj, na przykład na temat praw człowieka. Ale również na bardzo dziwne, takie można powiedzieć, dyskusje na temat tego, jak bardzo społeczeństwo ma ulec prawom jednostki. Ja bym powiedział, a to, to z jednej strony, to ta zachodnia strona, a z druga strona to są powiedzmy kraje totalitarne, gdzie czy jednostka jest niczym, a państwo, naród, partia jest wszystkim. Zwróćcie uwagę, że że tak naprawdę społeczeństwa się gdzieś gubią. Albo idą w jedno ekstremum, albo idą w drugie ekstremum. I właśnie, właśnie trującność Boga jest tym, co te dwie perspektywy godzi. A w praktyce podpowiada nam, że jeśli to wychylenie idzie w jedną stronę ekstremalnych praw jednostki, powinniśmy je balansować, mówić tak, ale to, co wspólnie tworzymy, również jest ważne. Jeśli to, co wspólnie tworzymy, jest tak strasznie wychylone w drugą stronę, że zaczyna nam się gubić znaczenie i wartość jednostki, to wtedy musimy powiedzieć, w takim kraju czy w takiej kulturze, człowiek jako jednostka jest również bardzo ważny. Oczywiście takiego idealnego środka nie jesteśmy w stanie złapać, ale trójjedność Boga daje nam wzorzec i podpowiada nam, w jaki sposób mamy działać w różnych sytuacjach, w różnych kontekstach i w różnych kulturach, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Mnie to bardzo przekonuje o tym, że i uspokaja, i daje mi naprawdę wzorzec do myślenia o tych wszystkich dziwnych sprawach związanych z naszą kulturą i z naszym społeczeństwem. Zachęcam i Was, żebyście pomyśleli o tym w podobny sposób. Panie Boże, który jesteś Trójjedyny, dawaj nam wdzięczność i dawaj nam pokój i dawaj nam odnajdywanie Twojej natury w naszym życiu, w naszej postawie do siebie, do społeczeństwa i wszystkich grup, które, które tworzymy. I bądź tym uwielbiony. Z Bogiem do zobaczenia.